Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Już jesteśmy po świętach. Taki film nietypowo legowy, to znaczy nie chcę dzisiaj mówić o tym, coś do recenzji czy pokazywać. Ale często się powtarza, to jest dla mnie ciekawa rzecz i chciałem poznać Waszą opinię na ten temat. Tak, pytanie coś w tym stylu. Od czego zacząć? Co warto kupować w Lego, nie? Wracam do Lego po iluś latach, co warto kupować? Fajne pytanie. Chociaż mnie interesuje, znaczy ja nie miałem problemu z tym. Bo ja wróciłem, ja chciałem robić to czym się bawiłem wcześniej, nie? O, było to Lego, które mi się podobało. Ja zamek chciałem zbudować. Rakietę, M-tron, Blacktron, fajne rzeczy, nie? Forest People, oni się tak chyba po angielsku nazywają. A to... Potem odkrywałem, że były jakieś Bionicle. W międzyczasie, jak się tym nie zajmowałem. Jak kupiłem Mixa jakiegoś, to mnie zaskoczyły w ogóle te części. No a więc od czego zacząłem? Tego, co cię bawi, drogi przyjacielu, drogi znajomy. Jeżeli chcemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, to jest to długa odpowiedź, spróbuję ją streścić. Zależy od tego, co chcemy z tym robić, jaki mamy budżet, ile mamy miejsca. Jeżeli chcemy budować... Najprościej jest chyba zbierać jakieś serie. Chcę zebrać M-tron, Blacktron, bo bawiłem się w tym w dzieciństwie, albo chcę zebrać tam wszystkie Gwiezdne Wojny, bo mnie to jara. To jadymy. I tu nie ma problemu. Zbierasz jedno po drugim. Kupujesz po prostu jak leci. Oczywiście tu jest wtedy kwestia budżetu, gdzie to trzymać, jak to wystawić. Albo... I wtedy można sobie to ograniczyć, co warto. Nie? I wtedy pytanie na przykład, które można postawić na forum, to jest, który waszym zdaniem set się lepiej prezentuje z tych dużych, żeby zainwestować większe pieniądze i na przykład jeszcze go dać w gablotę. I sobie go postawić na półce. Bo wiadomo, jeżeli mamy ograniczony budżet, jak mam nieograniczony, to bierzemy wszystkie, nie? Można się oczywiście ograniczyć jeszcze inaczej. Można się ograniczyć do na przykład setów pewnej wielkości. Wiem, że do Star Warsów, to co pokazywałem, przepraszam, na przedostatnim filmie, są takie małe zestawiki z gazetek i są takie trochę większe, one takich, no w pudełkach już były. Można zbierać coś takiego. A więc... Kolekcjonersko można kolekcjonować figurki po prostu same. Zostawić te wszystkie rzeczy, więc to jest kolekcjonersko. Nie mówię tutaj o dzieciach do zabawy, bo to jest trochę inna bajka. Inny sposób budowania to może być na przykład pójście w stronę technik. Wtedy kupujemy zestawy technik, żeby się jakby nauczyć, jak one działają. I przechodzimy do budowania czegoś własnego chyba tak naprawdę. Bo samo budowanie zestawów, to nie, dobra, zbudowałem i co? Stawiam go na półce, tak? I sobie stoi. I nigdy go nie ruszam. Więc to może by to tak wyglądać. Natomiast najciekawsza zabawa zaczyna się, kiedy odpowiem sobie, że chcę budować moce, albo MOC. M-O-C, my own creation. Moja własna kreacja, moje własne budowanie, nie? Tylko moje własne budowanie MWB nie jest takie sexy jak moc. Bo ja mam moc! I buduje. I wtedy zaczyna się fajnie. No co kupować? Co warto? W co iść? Bo Lego oferuje na przykład takie zestawy Classic, które to jest no pudełko, w nim są bardzo różne części. Teraz jak sobie otworzę sobie Lego stronę, która będzie się ładować na pewno teraz z 20... Proszę bardzo. Nie ładuje się 20 minut. Classic to jest takie pudełko z częściami. No i na przykład mamy zestaw klocki. Tak się nazywa. Numer 10717. To jest 1500 elementów. Wydaje się, że bardzo super dużo. 279 zł, więc relatywnie tanio za element. Natomiast mamy w tym masę różnych kolorów. Czarny, ciemno-szary, jasno-szary, biały,
piaskowy, ciemnopiaskowy, czerwony, ten nugatowy, jakiś brązowy, jakiś reddish brown chyba jeszcze w ogóle, pomarańczowy, żółty, ciemnożółty, czy taki jasny pomarańcz, bo tam są dwa pomarańczowe, to się nazywa. Ciemnozielony, zielony, jasnozielony, bardzo jasnozielony, taki zielony wojskowy, taki zielony dziwny i taki zielony drugi dziwny, jestem facetem 16 kolorów. Potem dużo takich różnych niebieskich, fioletowych, różowych. No. Super zestaw 1500 klocków. Okej, dla dziecka jak najbardziej kolory. Natomiast jeżeli chcemy coś budować, to też... Jeden może tak, jeżeli ten nie jest tak drogo. Natomiast pytanie, co z tego zbudujemy? Nie zbudujemy zamku. Z rakietą też będzie trudno. Większą. Mówimy o większej, nie tam jakiejś takiej miniaturce. Dlatego taki zestaw wcale nie jest taki super. Jeden. Tak jak mówię, zbywamy jakąś tam paletę klocków w różnych kolorach. Zależnie od budżetu znowu. Jeden czy dwa. Żeby mieć coś na start. Zakładam, że jakby nie mamy nic. I to jest... Co jest plusem tego? To są nowe klocki. Czyściutkie, nowiutkie, nieużywane, nie... Nie tylko, że nie opalcowane, ale nie obgryzione i tak dalej. Drugim wyjściem, jeżeli chcemy budować swoje rzeczy i zdobyć materiał na początek, to jest kupienie miksa na Allegro czy w jakiejś grupie. Miksy, czyli klocki na kilogramy. I czy to jest dobry pomysł? Ja tak zaczynam. Pierwsze rzeczy, część Lego, to były kupowane miksy. Cena za kilogram wtedy chyba była 80-100 zł. Były tańsze. Kupiłem tańsze kiedyś i to był szajs. I bardzo brzydkie klocki z tak jakby papierem ściernym przejechane. No czyli po prostu zużyte przez dzieci. Mimo, że w opisie były w stanie dobrym. Nie bardzo dobrym, więc wszystko się tam łapie. No ale co jest zaletą takiego miksa? W takim miksie, bo jest z tych części multum. Jest on tańszy niż jakiekolwiek nowe. Jest naprawdę multum czasami części. Przeróżnych, różnego rodzaju, z różnych zestawów, z różnych serii, więc bardzo rozszerza nam to paletę klocków, jakie posiadamy. Także kupienie paru kilogramów w ten sposób, nawet jednego kilograma, zależnie od budżetu, daje nam możliwość jakiegoś fajnego przygotowania sobie materiału, budulce. Natomiast to, co chyba najważniejsze, no to jest mieć jakąś wizję. Jeżeli ja chcę budować rakiety, no to w jakieś konkretne klocki potem inwestuję. Kolory, są miksy kolorów. Szary, buduję zamek, mogę. Jest będzie droższy, jest przebrany. Ale tak naprawdę więcej klocków, które mi będą przydatne. No więc jest też jakaś kolejna opcja, żeby pójść czy wybierać takie miksy, w których te klocki, przynajmniej wizualnie jest więcej tych, co w danej momencie mi potrzeba. Albo kupować na Bricklinku czy Allegro już konkretne klocki. Pytanie w jakich ilościach, ale tu znowu budżet. Jeżeli nasze budżety nie są duże, to wtedy te miksy wychodzą fajnie. Bo tam jest naprawdę dużo klocków. Dokupimy sobie potem tylko troszeczkę takich, które nam akurat potrzeba i coś idzie zrobić. Nawet większego, w sensie nie mówię o miniaturkach, bo to jeszcze dojdziemy. Czy warto kupować do budowania takich własnych rzeczy zestawy? I tak i nie. Zestaw generalnie, no to jest zestaw. Jeżeli mamy zestaw, tak sobie patrzę, co tam mam, nie? Ale dobra, zestaw M-Trona. Kupiliśmy rakietę, albo ze współczesnej jakiejś. I chcemy zbudować coś podobnego, no to idealnie. Zazwyczaj wydaje mi się, że trudno będzie zrobić tej samej wielkości, no bo zabraknie tych klocków, żeby coś zmienić, bo one są wyliczone pod konkretną rzecz. Natomiast z drugiej strony, i one są droższe, nie? W zestawie jakby per klocek jest drogo. Jest dużo klocków, które no nie będą nam potrzebne w naszej budowie. Ale znowuż jakbyśmy to wszystko zbierali po kolei, to będzie bardzo droga wysyłka. Więc nie zawsze się to opłaca. Co więcej, kupując zestaw i układając go, ja się osobiście też uczę pewnych jakby tam pomysłów,
jak można coś zbudować, więc to jest całkiem przyjemne. A potem ten zestaw rozkładam i mam mnóstwo części. Czy mnóstwo, no dobra, fajnie powiedziałem, ale jak ten zestawik ma tam 50 czy 100 części, to no nie, może nie mnóstwo. Natomiast jest jakimś pomysłem, jest jakimś startem, więc od czego zacząć Lego? No, od odpowiedzenia sobie na pytanie, co chcę robić, co chcę budować, czy chcę zbierać coś, czy chcę... budować własne rzeczy. Taki mały zawias. No i to robić. I powiem tak trochę nie do końca, oczywiście nie każdy może robić jak chce, to nie, nie rozumiem pytania, co warto, co... co warto? Czasami jest pytanie tak na zasadzie, co warto, co daje, co ma najwięcej jakichś tam opcji, zabawy, najciekawsze techniki, to rozumiem. Nie mam Lego, chciałbym, albo dopiero zacząłem i chciałbym poznać te najciekawsze. Natomiast taki, który wam się bardziej podoba, takie pytanie, które gdzieś czasami widzę, nie do końca rozumiem. Zapytaj siebie, co ci się podoba i to kupuj. Są ludzie, którzy kupują dotsy i tworzą z nich wspaniałe, takie artystyczne, nie wiem, mozaiki, o. Nie kupiłbym dotsów, chyba że jakąś bardzo niską cenę, bo nie potrzebuję, ja nie mam ochoty budować takich mozajeczek, które mogą być bardzo ładne, ale to mnie, ten, ja chcę zbudować zamek, chcę zbudować rakietę i bazę kosmiczną. Tak w uproszczeniu. A potem jeszcze bazę wyspę piratów. Tam, owszem, na jakieś dekoracje, coś tego się przyda, ale ja nie potrzebuję tego w to, jakby w to iść. Jak chcesz iść, to właśnie w to. Temu się podoba to, tamtemu to. No fajnie, to jest właśnie Lego, nie? Możemy różne rzeczy budować, jakby jedno drugiemu nie szkodzi. Więc od czego zacząć? Zacznijmy od tego, czy mnie to bawi, czy mnie to jara. A jak tak, to co w tym mnie bawi, nie? Przejrzeć sobie. Nie wiem, czy filmy, czy na YouTubie jest tego mnóstwo, czy katalog bieżący Lego na stronie, czy te zestawy, które są obecnie. Zobaczyć, pomyśleć, no co ja chcę, poeksperymentować. Oczywiście, kupić sobie, zależnie od budżetu, jakiś tam nie za duży zestaw na początek, jeden, może drugi, dwa. I zobaczyć, zbudować każdy, bawi mnie to, czy nie bawi. Jeżeli już bawi, to potem spróbować zbudować samemu coś. Co mnie bardziej bawi? To, że ja mam ten zestaw oryginalny, sobie go kładę na półeczkę. Czy to, że ja go rozmontuję i potem dalej coś z nim robię? Po prostu w ten sposób zobaczyć. No i tak krok po kroku bawić się tym. To jest przede wszystkim zabawa. Oczywiście można sobie postawić ambitne cele, żeby sobie zrobić jakiś challenge. I tym challenge'em może być na przykład właśnie, a chcę zbudować coś takiego, albo w większej wersji, albo w innych kolorach. I w tym momencie doskonalimy jakieś swoje techniki. Natomiast to jest, jasne, może być od początku taki pomysł. No ale tak. Chciałem się podzielić taką refleksją. Jeżeli chcesz zacząć Lego, nie wiesz od czego, to zacznij od tego, co lubisz i to rób. Dziękuję wam bardzo. Taki może spokojniejszy odcineczek poświąteczny, albo właściwie świąteczny, bo dzisiaj poniedziałek wielkanocny, kiedy go publikuję, więc no, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Lajki, lajeczki, lajkuni, lajkusie i inne takie, jak się wam podobało, to tak. Łapki w dół, proszę bardzo, choć nie zawsze rozumiem, jeżeli ktoś zostawia łapkę w dół, to po co to w ogóle ogląda, to jest kanał amatorski. Komentarze mile widziane, subskrypcje mile widziane. I chyba tyle. Patreon też, jak to komuś bardzo zależy. Dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję, że za tydzień. Cześć. Podczas kręcenia tego filmu nie ucierpiała żadna figurka.